Zajebiście! Jak trasa? Zajebista, rewelacja, naprawdę. Meczy! Super! Do zobaczenia na mecie! Aloha dziki, jesteśmy 3 dni po starcie, po mecie, po finale imprezy, jest dzisiaj środa, no i takie podsumowanie chcieliśmy sobie zrobić. Jest tutaj ze mną bardzo ważna osoba, która sprawiła wam tą właśnie trasę. Ze mną jest... Łukasz. Łukasz, tak. I za co byłeś odpowiedzialny i co takiego wspaniałego dzikom tu przyszykowałeś? No, byłem odpowiedzialny za całokształt projektu odnośnie trasy i przygotowania tego, żeby to się wszystko odbyło, żeby wszyscy się dobrze bawili, bezpiecznie dobiegli do mety, dostali medale, no i wrócili przede wszystkim na przyszły rok. No, z tego co czytałem opinie na grupie, to wszyscy cały czas, że szkoda, że nie ma częściej Huntrana, piszą. No i że trasa mega, więc tutaj takie gratulacje ode mnie. A, dziękuję na sam początek. Myślę, że od wszystkich, bo wszyscy są też bardzo zadowoleni. No i takie bardzo pytanie, czy trasa na Kotelnicy w Białce się już skończyła? Czy ma jeszcze jakiś potencjał rozwojowy? No, w tym roku na pewno się skończyła, natomiast w przyszłym roku absolutnie nie. Planujemy przesunąć obszary, przygotować dla was zawsze coś nowego, tak żeby to nie było to samo. Myślę, że potencjał mamy bardzo duży, zresztą sami widzieliście po terenach, które były biegowe, po przeszkodach. Spotykamy się w przyszłym roku, na pewno będzie jeszcze lepiej. Okay. Będzie ciężko i przyjemnie, jak zawsze? Jak zawsze, dla dzików. No dobra, to dziękujemy. Jak widzicie, to dopiero początek Huntrana na Kotelnicy. Super. Dziękujemy za fajną trasę. Jeszcze raz i... Aloha dziki! Wolontariusze są u Adama normalnie, bo nie sprzątają trasy normalnie. Pełno kamieni, ja idę i się potykam. Potyka się pełno kamienie. To jest straszne. Asfaltu normalnie. Nie ułożyli? Nie ułożyli normalnie. No jak mogli. Przewrócę się, pościeram się i co ja powiem w domu mamie? No, że gdzie byłem? Na biegu. Na biegu. Na dzikim biegu. To jak będę dzikiem, to będzie mi biła brawo może. Dalej trzymaj kciuki.